Jolanta Milas, a naszym gościem dzisiaj jest naukowiec, doktor nauk przyrodniczych Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, absolwentka studiów matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik naukowy na Politechnice w Zurichu, słynne ETH. Przez pewien czas pracowała w Chinach, w Centrum Naukowym w Suzhou, poznając styl pracy i etykę wiodących chińskich naukowców. Naukowo pracuje nad połączeniami w mózgu, używając do tego modyfikowanych wirusów. Na stałe mieszkająca w Szwajcarii, w Zurichu. Anna Stępień-Czarniecka, witam Panią, Pani doktor. Dzień dobry Pani. I witamy wszystkich, którzy nas oglądają teraz i o różnych porach dnia, w różnych dniach, w różnych miesiącach. Jaka pogoda w Zurichu? Jakie warunki narciarskie? Pogoda piękna w Zurychu. Dzisiaj chyba około 25 stopni było na naszym balkonie, a stoki narciarskie już są zamknięte od 8 marca, więc nie znam warunków narciarskich. Pani doktor, a z punktu widzenia obywatela szwajcarskiego, jak funkcjonuje w tej chwili Szwajcaria? No, Szwajcaria nie funkcjonuje, tak jak większość krajów w Europie. Dzieci siedzą w domach, rodzice muszą uczyć te dzieci, prawda? Jednocześnie większość rodziców ciągle teoretycznie powinna pracować z domu, bo ci, co mogą, pracują z domu, tak mamy tak zwany home office. Od połowy marca w sumie mamy lockdown, czyli większość instytucji jest zamknięta. Tylko w Szwajcarii wygląda to w ten sposób, że na przykład budowy działają, ponieważ jest bardzo mocne lobby budownicze i budowy nie zostały zamknięte. Tylko sklepy spożywcze są pootwierane, więc na przykład bucików dziecięcych nie da się kupić w sklepie. Czyli żyje się, no nie można narzekać, żyje się dobrze, ale jest dużo trudniej i wiele spraw jest dużo bardziej skomplikowanych niż wcześniej. Chociażby poczta po pierwsze działa dużo wolniej, przesyłki zagraniczne przez bardzo długi czas nie działały. Biznesy starają się przestawić na działalność online, co powoduje straszne zastoje, prawda? Znaczy ludzie się muszą przestawić do zupełnie innego życia, czyli pomimo tego dobrobytu naprawdę nie jest łatwo. I druga sprawa, ludzie się bardzo źle w tym czują, ponieważ te wszystkie kontakty socjalne zostały dość szybko urwane, a człowiek potrzebuje kontaktów socjalnych. Dzieci nie mogą widywać babci, spotkania towarzyskie są zupełnie zakazane, ale na przykład możemy ciągle chodzić do lasu, możemy ciągle rodzinami jakieś tam aktywności na dworze odbywać. Place zabaw są ograniczone, to znaczy nie są zamknięte, ale są ograniczone liczby osób, które mogą być na placu zabaw, więc nie wszystkie Pani dzieci doktor, to dorozumieją. Czy to oznacza, że państwo kwaśniewscy, uciekając do Szwajcarii przed koronawirusem, popełnili błąd, czy raczej szwajcarskie szpitale mają dość respiratorów? Jak kogoś stać, to warto ukryć się w Szwajcarii przed koronawirusem? Jak pani sądzi? Szwajcaria ma bardzo dobry system opieki zdrowotnej, więc jeżeli ktoś sądzi, że z jakichś powodów ten system będzie mu potrzebny, to jak najbardziej. Przy okazji ten system jest bardzo drogi i jeżeli nie ma się odpowiedniego ubezpieczenia, należy z własnej kieszeni pokryć ogromne kwoty. Więc jeżeli kogoś na to stać i ktoś uważa, że jest mu to potrzebne, to jest rozwiązanie, które na pewno zadziała. A proszę mi powiedzieć, czy naprawdę ze Szwajcarii teraz nie można wyjechać? Nie, to w ogóle nigdy nie było prawdą. Do niedawna pojedyncze Nawet samoloty. Czyli w tej chwili, jak się chce, to można wyjechać do Polski. Tak, to znaczy niedogodność jest taka, że w Polsce należy odbyć kwarantannę. Ale to jest jedyna niedogodność, jeżeli chodzi o podróż ze Szwajcarii do Polski. Ciągle samochodem osobowym można przejechać, można busikiem przejechać, autokarem i bardzo rzadko, ale zdarzają się jeszcze samoloty rejsowe, które latają ze Szwajcarii do Polski. No czyli w tą stronę samolot. się da. Prywatne samoloty czy helikoptery, łodzie, wszystko oczywiście działa. Wszystko działa. Pani doktor, proszę nam powiedzieć, jak się to wszystko zaczęło, bo muszę powiedzieć, że to jest dla nas wszystkich zaskoczenie. Na początku wszyscy z taką rezerwą do tego podchodzili, a teraz wszyscy coraz bardziej często są przerażeni. Jak to się zaczęło, w ogóle ta historia z koronawirusem? To znaczy, z tego co my wiemy, to zaczęła się w Chinach, w miejscowości Wuhan.
I teraz wersje co do tego, skąd się ten wirus wziął, oficjalne chińskie, tłumaczą to w ten sposób, że z targu Wuhan, na którym handluje się ogromną ilością różnych dzikich zwierząt, ten wirus w jakiś sposób przez hodowcę najprawdopodobniej trafił do człowieka. Sam wirus pochodzi od nietoperza, ale na człowieka przeniósł się przez inne zwierzę. Jednym z kandydatów jest łuskowiec, czyli tak zwany pangolin, ale tak naprawdę to do końca nie wiadomo, czy to przez tego łuskowca, czy przez inne zwierzę przeniósł się na ludzi. Wiemy o tym, że to Pani jest. doktor, jak ktoś handluje takimi dzikimi zwierzętami, czyli często z nimi obcuje, to jest taka możliwość, że wirus, który do tej pory nie miał szans, żeby przejść na człowieka, przechodzi? Co to się musiało stać? Jest taka możliwość, to znaczy najprawdopodobniej musi się to odbywać w bardzo niehigienicznych warunkach, w dużym zagęszczeniu zwierząt, najprawdopodobniej w brudnych klatkach, gdzie jest dużo odchodów. I w tym momencie stężenie takiego wirusa jest dość duże i w powietrzu, i w materiałach, które człowiek, który się tymi zwierzętami w jakiś sposób tam zajmuje, dotyka. W podobny sposób w sumie powstała groźna dla człowieka ptasia grypa, prawda? Gdzie ludzie pracowali na fermach pełnych ptaków, gdzie było bardzo niskie warunki higieniczne. I teraz oczywiście jest taka możliwość, że ten odzwierzęcy wirus przechodzi na człowieka, zmutuje w tym człowieku i zyskuje właściwości zakażania następnych ludzi. A czy to jest jedyna możliwość, że z tego targu się ten wirus wydostał? Jeszcze słyszeliśmy, że być może człowiek specjalnie zmutował tego wirusa. I jest to broń biologiczna. To znaczy, dość dobre gremium naukowców pracowało nad tym oczywiście, od kiedy poznano genom tego wirusa i od kiedy ten wirus jest dostępny w Europie, laboratoria są w stanie go wyizolować i go badać. Nie ma żadnych dowodów na taką oczywistą ludzką manipulację tego wirusa. Ale ci, co nie wierzą w te wszystkie oficjalne wiadomości w Chinach, czasami sugerują, że ten wirus mógł się przez niedbalstwo wydostać z laboratorium, które właśnie badało tego wirusa. I takie wirusy bada się właśnie w Wuhan. Jest tam bardzo znana pani profesor, która bada wirusy pochodzące od nietoperzy. Zresztą ta pani bardzo się przyczyniła do zrozumienia działania wirusów SARS czy MERS. To jest najlepsza fachowiec obecnie na świecie w tej dziedzinie. Więc Z tego laboratorium jest taka Wuhan. możliwość, że się Jest te taka teoria, wirusy w że przez. niekontrolowany sposób wydostały. Dokładnie. To znaczy, argumentem przeciwko broni biologicznej jest to, że nielogiczne jest produkować broń biologiczną, nie mając na nią antidotum, prawda? Więc jeżeli ja bym produkowała broń biologiczną, to bym na początku zadbała o to, żebym miała szczepionkę, która zadziała, jeżeli będę używać tej broni biologicznej. To na pewno nie jest przykład Chin, No które tak. zachowały się, jak się zachowały, prawda? Więc to według mnie i według wielu innych naukowców nie wygląda w ogóle na celowe działanie. Ale część naukowców podziela opinię, że to mogło się przez niedbalstwo po prostu w jakiś sposób z laboratorium wydostać. Oczywiście ta wersja jest zaprzeczana przez Chiny i przez naukowców pracujących nad takimi wirusami. Czyli wydostało się z Chin, a jak to Wydostało się się z Chin. I teraz jak to się znalazło w Europie? I jaki To jest znaczy. początek tego wirusa w Europie? Bo to się tak szybko stało. Takie to jest w To sumie się stało zaskoczenie dla szybciej nas. niż. Dokładnie, to się stało szybciej niż żeśmy się spodziewali. Najprawdopodobniej również dlatego, że jeszcze cały świat w ogóle nie wiedział o istnieniu tego wirusa, jak to już się rozprzestrzeniało. To znaczy przez ludzi, nie No przez to zwierzęta, już tylko przez ludzi ten wirus dostał się do Europy. Najprawdopodobniej jednym z pierwszych krajów właśnie były Włochy, ale też różne inne kraje. Przez robotników, przez handlowców, przez ludzi, którzy po chińskim Nowym Roku, który świętowali w Chinach, po prostu wrócili do Europy, do pracy. W tych samolotach, jeżeli tam już było sporo osób zakażonych, to przypadkowi turyści się też zakazili, prawda? I teraz już są bardzo mocne sygnały, że ludzie ciężko chorowali, czy nawet umierali jeszcze przed końcem zeszłego roku już w Europie na tego wirusa. Tylko ponieważ nie byliśmy świadomi istnienia tego wirusa, nikt nie robił testów. Więc A te. skąd świat nauki wie, że w październiku, w listopadzie już ludzie umierali w Europie na tego wirusa? Teraz można zbadać krew pobraną wtedy od pacjentów. Bardzo często do różnych celów naukowych tą krew się po prostu zamraża
I naukowcy, którzy badają występowanie tych wirusów, biorą te próbki krwi i po prostu sprawdzają na obecność wirusa. I okazuje się, że niektóre próbki krwi pobrane przed końcem roku, czyli w październiku, w listopadzie, Od zawierały osób, tego które wirusa. potem zmarły i ta krew Zmarły została albo przed. chorowały w szpitalu, tak, te próbki są, istnieją i teraz używa się ich do celów naukowych. A proszę nam powiedzieć, co to jest wirus? Bo wirus to nie jest byt żyjący, prawda? To jest, z tego co ja wyczytałam, to jest jakieś białko otoczone tłuszczem i. To znaczy, to wirus tak naprawdę to jest kawałeczek DNA albo RNA, czyli on zawiera geny. Te geny są otoczone jakąś otoczką i w zależności od typów różnych wirusów to wygląda inaczej. No, wszyscy już teraz wiemy, jak wygląda koronawirus, prawda? Ma No takie tak, to antenki już. na zewnątrz. To każde dziecko Tak. już wie, że koronawirus wygląda jak malina, ma fioletowe czy różowe antenki. No i to jest właśnie ta otoczka i na tej otoczce są różne elementy, które pozwalają wirusowi wniknąć do naszych komórek. To znaczy on używa tych antenek, powiedzmy, do tego, żeby się przyczepić do elementów komórki, do elementów, które się nazywają receptorem, czyli ten receptor wiąże cząsteczki tego wirusa, ten wirus wchodzi do komórki i uwalnia swoje geny. I w momencie, kiedy on uwalnia swoje geny, komórka produkuje materiał genetyczny wirusa, czyli reprodukuje, replikuje tego wirusa i w zależności od wirusu ten wirus się rozprzestrzenia lub nie. Ten koronawirus akurat się rozprzestrzenia, on trafia głównie do komórek płuc i teraz już wiadomo, że do serca i no, jest bardzo brutalny dla komórek płuc i serca w tym momencie. Pani doktor, zanim przejdziemy do faktów i mitów dotyczących koronawirusa, chciałabym zgłosić pierwsze pytanie. Pan Karol pyta się, witam panią doktor. Super, że można usłyszeć te ciekawe wypowiedzi. Czy w Szwajcarii mieszkańcy są też tak spanikowani jak w Polsce? Czyli wirus jest już od dawna u nas? Takie pytanie do pani doktor. To znaczy, spanikowani? Na pewno są niektórzy ludzie. Też w Polsce na pewno nie wszyscy są spanikowani, prawda? Ale Oczywiście. większość jest coraz więcej ludzi spanikowanych. W Polsce? Czy Tak. gdzie? No w Polsce. No Ja i myślę, pytanie, że. czy w Szwajcarii jest tak samo? Wśród moich znajomych nie, ale dochodzą mnie różne głosy o tym, że ludzie się boją. Są ludzie, którzy maniakalnie kupują maseczki, noszą ze sobą wszędzie żel do dezynfekcji rąk, rękawiczki. Są tacy, co w ogóle z domu nie wychodzą, a są tacy, którzy uważają, że to jest wszystko niewarte świeczki. Po prostu uważają, że to jest jakiś generalnie problem w Europie, nie wiadomo skąd on się wziął. Czyli podobnie jak u nas. To w takim razie chciałabym przejść do takiego punktu, który zaplanowaliśmy tutaj. Fakty i mity dotyczące koronawirusa. Pierwsze pytanie. Jak wirus się rozprzestrzenia? Ten Jaka jest. wirus, tak, ten wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, czyli za każdym razem, kiedy znaczy to się nazywa aerozol tak naprawdę naukowo. Jeżeli ja mówię, to mikrocząsteczki mojej śliny unoszą się w powietrzu dookoła mnie. W tych cząsteczkach mógłby być wirus. To samo się dzieje, jeżeli kaszlę, jeżeli kicham, jeżeli dotykam ust na przykład i resztki śliny znajdują się na przykład na moich palcach, dotykam potem klamki, przez pewien czas ten wirus na tej klamce sobie w stanie, powiedzmy, zdolnym do zakażania może przetrwać. Więc pierwszą drogą główną to jest ta droga kropelkowa i teraz teoretycznie można się zakazić wirusem, na przykład używając brudnego długopisa czy kubka po kimś. Ale bardzo ważną sprawą jest, jak długo ten wirus na tym przedmiocie przebywał, i jak dużo go No tam właśnie, jest, bo kiedy wirus ginie, kiedy go już tam nie ma na tych wirus ginie kropelkach, od których. wysychania. No. Więc wirus przy wysychaniu, przy napromieniowaniu światłem słonecznym, które zawiera ultrafiolet, dość szybko ginie. Wirus ginie na powierzchniach w ciągu paru godzin, ewentualnie w ciągu paru dni, jeżeli ma optymalne warunki. Jeżeli z kimś się rozmawia naprzeciwko siebie, z bliskiego dystansu, po 15 minutach oblicza się, że ta ilość wirusa wystarczy, żeby kogoś zakazić. To znaczy musiałabym, gdybym była chora, musiałabym przez 15 minut do kogoś mówić
i ten Na wprost ktoś czy obok? na wprost bliskiego dystansu, prawda? Czyli dwóch Uznaje się, że metra? odległość 2 metrów to jest odległość bezpieczna. Oczywiście, jeżeli ktoś może, to zaleca się większą odległość, ale ten wirus jest o tyle taki sprytny, czy sprytny, on nie jest sprytny, ale my nim zakażamy, nie wiedząc, że jesteśmy chorzy. I to jest ten problem, bo porównując go na przykład do wirusa grypy, czy wirusów przeziębienia, tamtymi wirusami zakaża się przeważnie czując się już chorym. Ten wirus zakaża zanim wystąpią jakiekolwiek objawy, więc taka ostrożność co do kontaktów ludzkich jest naprawdę wskazana. Czyli mówi Pani, że dystans, 2 metry Dystans. dystansu jest to bezpieczna odległość i najlepiej nie na wprost do siebie mówić, nie zbyt długo przebywać w jednym pomieszczeniu z taką osobą, z którą jesteśmy w bliskim dystansie, a noszenie maseczek. Kogo, czy to jest skuteczne i kogo chroni ta maseczka? To jest też kontrowersyjny temat, bo na przykład dzisiaj czytałam wiadomości, że WHO planuje zalecenia noszenia maseczek. Przy czym nie ma tak naprawdę jednoznacznych dowodów naukowych na to, że maseczka przed czymś chroni. To znaczy, jeżeli ktoś przebywa z osobą chorą w jednym mieszkaniu i na przykład opiekuje się osobą w kwarantannie, na pewno ma to sens, ale właśnie takie spotkania na dużych przestrzeniach jak Sejm, czy gdzieś na placu, czy na spacerze, noszenie maseczki nie za bardzo ma sens, jeżeli ja jestem osobą zdrową. Przy czym jeżeli jestem osobą chorą, to w ogóle nie powinnam się znaleźć w miejscach publicznych, prawda? Ale jak Więc to jest jest ten to... moment, że jeszcze się nie ma objawów i ma się tego wirusa w sobie? Dokładnie, więc z tego powodu niektóre instytucje zalecają noszenie maseczek, szczególnie w sklepach, w supermarketach, w pociągach, w autobusach, tym ludziom, którzy muszą dojeżdżać do pracy i jest na przykład szansa, że się będą spotykać z innymi ludźmi na małej przestrzeni. Więc to nie jest absurdalnie bez sensu, ale tak naprawdę czystych dowodów naukowych na to, że maseczka nas przed czymś chroni, nie ma. Na pewno ona chroni pielęgniarki, lekarzy, którzy mają kontakt z chorymi pacjentami. Chroni opiekunki w domach opieki społecznej. Chroni opiekunki ludzi po prostu chorych na tego wirusa. Ale noszenie... Właśnie, bo słyszałam, że w Szwajcarii lekarze, pielęgniarki prawie nie są zakażeni tym koronawirusem, że mają na tyle tych materiałów ochrony osobistej, że nie następują te zakażenia. Czy to prawda? Prawda, to znaczy ja nie słyszałam o żadnym przypadku zakażenia lekarza czy pielęgniarki w szpitalu. Był na samym początku epidemii Szwajcarii dentysta na przykład zakażony, który się zaraził od pacjenta. To zostało natychmiast wychwycone, dentysta został w kwarantannie, jego współpracownicy też i ten wirus się nie rozniósł. To znaczy nie ma w ogóle problemu z zakażeniem sporej ilości czy znaczącej ilości personelu medycznego. Myślę, że nie chodzi jedynie o środki ochrony osobistej, jakie tutaj są. Chodzi też o wyszkolenie, o rutynę i o dobre przygotowanie do tego typu zadań. To znaczy. Ale jakie wyszkolenie? Bo czy sposób ubierania tych odzieży ochronnej, maseczek, rękawiczek ma znaczenie? To jest najważniejszy obserwuję, punkt. Że ludzie noszą maseczkę, zdejmują, wkładają, wrzucają do torebki, na drugi dzień tę samą maseczkę zakładają. Na przykład przechodzimy tu również do drugiego, do rękawiczek. Czy noszenie rękawiczek przez posłów w Sejmie, przez redaktorów w telewizji ma sens? Proszę nam wytłumaczyć, jaka jest zasada. Jest Pani naukowcem, na pewno Pani pracowała z różnymi niebezpiecznymi materiałami. Jakie są instrukcje dotyczące noszenia na przykład rękawiczek? Czy to ma sens, tak jak tutaj widzimy posłów, którzy chodzą w rękawiczkach, redaktor, który prowadzi audycję, też siedzi w rękawiczkach, rozmawia. Czy to chroni, czy to ma sens? To wszystko zależy od tego, co robimy tymi rękawiczkami, prawda? Rękawiczki powinno się nosić wtedy, kiedy wchodzimy do takiej jakiejś strefy zagrożenia, typu jeżeli trzymam niebezpieczne chemikalia w ręce, czy coś trującego i jest szansa, że pobrudzę się tą substancją, mam rękawiczki, ale w sytuacji, kiedy
już nie trzymam tej próbówki czy słoika z czymś, powinnam tą rękawiczkę jak najszybko, najszybciej bezpiecznie ściągnąć i wyrzucić. Jeżeli potrzebuję znowu dotknąć czegoś, to zakładam nową rękawiczkę. Zasada w laboratorium naukowym jest taka, że nie chodzi się w rękawiczkach po korytarzach między laboratoriami, nie dotyka się klamek. Jeżeli muszę przenieść coś toksycznego, to trzymam to w jednej ręce w rękawiczce, a druga ręka ma być bez rękawiczki. I tak samo w szpitalach nie powinno się za długo tych rękawiczek nosić. Między pacjentami się zmienia rękawiczki. Jeżeli pielęgniarka skończyła zajmować się jedną osobą, natychmiast zmienia rękawiczki, dezynfekuje ręce lub myje je i zakłada nowe rękawiczki. Więc nie ma najmniejszego sensu chodzenia cały dzień w tych samych rękawiczkach, sporadycznie je ściągając i zakładając, bo albo w ogóle one są tam do niczego niepotrzebne i w tym momencie lepiej ich nie nosić, jest zdrowiej dla nas ich nie nosić, a jeżeli one są potrzebne, to w momencie, kiedy dotykam właśnie tych skażonych powierzchni, powinna być świadoma, kiedy to jest, potem ściągnąć rękawiczki w bezpieczny sposób i umyć ręce. I myślę, że właśnie te systemy zakładania i ściągania tej odzieży, bo to są różnego rodzaju środki ochrony. Trzeba wiedzieć, jak ten fartuch się zakłada, jak się go ściąga, w jaki sposób się ściąga rękawiczki, w jaki sposób dotykać gogle ochronne, właśnie po to, żeby nie dotknąć tych zabrudzonych powierzchni. Czyli tak, słucham, słucham. Jeżeli chodzi o przeciętnego człowieka, który nigdy w życiu w laboratorium nie pracował i pani w aptece, gdzie kupił te rękawiczki, nie wytłumaczyła mu, jak je ściągać i zakładać, to ja przypuszczam, że taki człowiek narobi więcej szkody niż pożytku, nosząc te rękawiczki, nawet jeżeli nikomu nie zrobi krzywdy, to zrobi sobie w postaci grzybicy rąk po paru dniach noszenia tych rękawiczek. No bo w takim sejmie to sejm powinien być uznany za strefę skażoną i wtedy jak się wchodzi do tego sejmu, to można coś dotknąć i zaraz wyjść i wyrzucić te rękawiczki. A takie siedzenie w rękawiczkach w sejmie, w programach telewizyjnych nie ma najmniejszego sensu, bo to nie są strefy skażone. A na przykład Dokładnie. zwykły, no, zwykły człowiek, który idzie do sklepu, to ma chodzić w tych rękach, albo no właśnie, jak idzie do sklepu, jak się powinien zachować w tych rękawiczkach? Czy w ogóle je mieć, czy po prostu po wyjściu ze sklepu najlepszym sposobem jest, żeby te ręce umyć? Jeżeli jest możliwość umyć ręce ciepłą wodą i mydłem, dokładnie, to jest najlepsza możliwość. I potem użyć kremu do rąk. Po dokładnym umyciu. Teraz internet jest pełen instrukcji, prawda? Można sobie oglądnąć filmiki z piosenką, jak myć rączki. No Jeżeli tak. traktujemy supermarket jako strefę skażoną, i to ma w pewnym sensie rację, znaczy rację bytu, takie podejście, że w tym hipermarkecie jest sporo ludzi, ktoś tam może nakaszleć, nakichać, może wózki są brudne. Ja mam w tym momencie w kieszeni parę czystych rękawiczek. Może sterylnych, właśnie takich z pudełka z apteki, czy na przykład świeżych bawełnianych rękawiczek. Zakładam je przy wejściu do sklepu, używam ich tylko w sklepie. W momencie, kiedy wychodzę ze sklepu, bezpiecznie je ściągam i wyrzucam, albo pakuję do woreczka foliowego i idę z nimi do domu. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby tych rękawiczek nie wyrzucać byle gdzie. Ja dzisiaj rozmawiałam z osobą z Polski i słyszałam, że fioletowe, różowe, niebieskie rękawiczki jednorazowe fruwają sobie po krzaczkach, leżą na bokach jezdni i tak dalej. Jeżeli zakładamy, że te rękawiczki dotykały czegoś skażonego, to jest bardzo nieodpowiedzialne zadanie. I w tym momencie lepiej, żeby ludzie nie używali rękawiczek, niż żeby używali ich w ten sposób. Czyli po wyjściu z marketu albo ściągnąć rękawiczki i w bezpieczny sposób je zutylizować do specjalnych koszy na odpady medyczne, lub też po prostu umyć ręce, a jeśli się nie może umyć rąk, to użyć żelu antybakteryjnego na przykład. I proszę właśnie nam powiedzieć, czy te żele antybakteryjne, bo się nazywają antybakteryjne, a nie antywirusowe. Jak wygląda właśnie taka dezynfekcja? Spirytusem czy takimi żelami? Jeżeli żel się nazywa antybakteryjny jako produkt, który kupujemy w sklepie czy w aptece, należy sprawdzić, co on ma w składzie. On powinien mieć w składzie między 60 a 70% alkoholu i to może być etanol lub izopropanol. W krajach muzułmańskich na przykład nie używa się alkoholowych dezynfektantów, ale na bazie wody utlenionej. To też jest OK. I w tym momencie w Polsce większość tych dezynfektantów zawiera etanol lub izopropanol. To musi być między 60 a 70% i większość środków antybakteryjnych na pewno będzie miało
to stężenie między 60 a 70%. Inne składniki są mniej ważne, one przeważnie zapewniają nawilżenie rąk, czy jakieś tam kremy, zapachy, takie dodatki, które są tak naprawdę nieistotne. Jak rozmawialiśmy przed programem, to pani doktor dała mi taki przepis na wykonanie sposobem domowym takiego żelu, który teraz tutaj zamieszczamy. Oczywiście ja go zamieszczę również jako komentarz do tego naszego czatu. Będzie można było skorzystać. Jakby pani jeszcze omówiła ten właśnie żel tej własnej roboty. Ten żel własnej roboty to jest w sumie przepis też z organizacji WHO, ale on też jest powszechnie używany w laboratoriach właśnie wirologicznych. Potrzebny nam będzie albo spirytus, czy nawet bimber, czy izopropanol kosmetyczny, który można na przykład w hurtowniach, które dystrybuują produkty do robienia paznokci, kupić. Izopropanol kosmetyczny. I teraz przeważnie te alkohole są wysokoprocentowe, to znaczy mają tam około 96%. Izopropanol można sprawdzić i kupić go normalnie w hurtowni, można. Tak? W internecie. W hurtowni kosmetycznej. Jest dostępny, jest niedrogi tak. I dostępny, tak? To znaczy, ja dzisiaj rano sprawdzałam, ceny są wyższe niż przed epidemią, ale to ciągle nie są kosmiczne ceny, czyli... A może ktoś ma w domu do jakichś, nie wiem, może ktoś się bawił w robienie kosmetyków kiedyś, czy właśnie panie kosmetyczki, które używają takich rzeczy. Izopropanol bywa w domach, w garażach, więc można coś takiego kupić i popatrzeć na pudełko, czy to jest powyżej 90% alkohol, czy to jest 70% alkohol. Bo jeżeli to jest 90% alkohol, należy go lekko rozcieńczyć, żeby otrzymać 70% stężenie na koniec, czyli po prostu dolać troszkę wody. Jeżeli to jest 70% alkohol, to już wystarczy. Można dodać troszkę gliceryny właśnie, żeby nie wysuszać rąk, albo żelu aloesowego na przykład, czy jakieś inne substancje nawilżające. I najlepiej nosić go ze sobą w torebce przy korzystaniu z bankomatu, z różnych takich miejsc, gdzie dotykamy, miejsc, gdzie wszyscy to dotykają, te miejsca, bo niby płatności kartą są bezpieczne, bo nie dotykamy pieniędzy, ale musimy wstukiwać PIN i to też jest takie miejsce, gdzie wszyscy tego miejsca dotykają, więc warto potem sobie ręce zdezynfekować. A proszę mi powiedzieć jeszcze taka rzecz jak opryski miast, czy to ma sens, bo w Polsce zaczyna się dyskusja na ten temat, żeby państwo dało pieniądze i żeby zorganizowano opryski miast, żeby uwolnić się od tego koronawirusa. Więc to znaczy ja myślę, że to nie jest dobry pomysł. Można się zgodzić na przykład, to jak, tylko dokończę, że na przykład powiedzmy oprysk przystanku, tak jak ten pan tutaj na zdjęciu robi, może jeszcze ma sens, bo tam może być, że ludzie dotykają szyb, słupków, ławek. Ale oprysk chodników, czy oprysk murów, czy przejść podziemnych nie ma za bardzo sensu, ponieważ po pierwsze trudno sobie wyobrazić, że ten wirus gdzieś tam jest. Po drugie nikt powiedzmy twarzą nie dotyka takich powierzchni. Po trzecie te powierzchnie są dość porowate. To znaczy możemy sobie wyobrazić, że ktoś liże te mury, no to może wtedy byłby problem. Ale nie ma sensu na przykład opryskiwać powierzchni porowatych, czy klombów, drzewek, jakichś pomników, których się nie dotyka. Jeżeli pomniki się dotyka, całych można opryskać. Ulic. Tak, to według mnie to jest po prostu bardzo mało skuteczne. Być może jest to drogie, zużywa się drogie środki obecnie dezynfekujące, można by je przekazać szpitalom na przykład, czy karetkom, a nie za wiele to da, tym bardziej, że powiedzmy, jeżeli ktoś przyjdzie 5 minut później na kicha na ten mur, to ten wirus teoretycznie znowu tam czyli jest, całe prawda? Więc opryski już tak. Nie ma efektów. A proszę mi powiedzieć, teraz chciałam panią zapytać, czym różni się choroba koronawirusowa od zwykłej grypy i od anginy? To znaczy, angina jest chorobą wywołaną przez bakterie. I na anginę mamy całkiem sporo antybiotyków, które działają. To znaczy, jeżeli na czas trafimy do lekarza, weźmiemy antybiotyk, w ciągu 2 dni w sumie pozbywamy się tej bakterii z organizmu. Bez komplikacji. Grypa i koronawirus są wywoływane przez bardzo podobnego wirusa, przy czym też należy zwrócić uwagę na to, że potocznie grypa mówi się na przykład na różne przeziębienia.
Więc jak ktoś mówi, że miał grypę, to tak naprawdę nie wiemy, czy on miał grypę, czy on miał przeziębienie. Grypa też jest bardzo poważną chorobą, która całkiem sporo osób zabija. I 12 tysięcy do 30 tysięcy ofiar grypy mamy od października 2019 do końca lutego. Przy czym koronawirus dzisiaj zabił już 93 tysiące osób na całym świecie. To jest liczba śmierci z powodu koronawirusa, tych, które były, powiedzmy, przetestowane. Oczywiście wiadomo, że to nie jest całkowita liczba, bo ludzie umierają bez testów. Ale 93 tysiące to podaje dzisiaj Worldometer, a 12 do 30 tysięcy to jest szacunkowa liczba ofiar grypy w okresie jesienno-zimowym. A przechodzenie grypy normalnej i grypy koronawirusowej, jakie są różnice? Bo normalnej grypy się ludzie aż tak nie boją, jak tej Dokładnie. koronawirusowej. Dlaczego? Na grypę mamy też szczepionkę, prawda? Więc ktoś się boi grypy, może się zaszczepić. Szanse na to, że zachoruje, są dużo mniejsze. Na koronawirusa nie mamy szczepionki. Objawy są dość podobne, szczególnie w początkowym stadium. Przy czym przy grypie częściej na przykład pojawia się katar, czy niektórzy ludzie reagują biegunką. To się nie. Te objawy nie są obecnie wymieniane jako główne objawy koronawirusa, ale wiadomo, że też mogą współwystępować. Od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia, że przy koronawirusie może się trafić zanik smaku i zapachu. Przy czym takie coś zdarza się również przy grypie. Przy czym przy koronawirusie bardzo często jest to jedyny objaw. To znaczy bez kaszlu, bez gorączki, bez bóli mięśni może się pojawić zanik smaku i zapachu na kilka dni, no i potem ten smak i zapach wraca. Czyli objawowo te dwie choroby są dość podobne. Przy czym wiadomo, że jeżeli chodzi o koronawirusa, jest bardzo dużo utajonych nosicieli, czy takich ludzi, którzy chorują w sumie bezobjawowo, co przy grypie nie wydaje się być takim zjawiskiem, takim szerokim zjawiskiem. Więc można pomylić grypę z przeziębieniem czy z I koronawirusem czy specjalnie. grypie też starsze osoby najbardziej są zagrożone, czy te Tak. To śmierci, znaczy tak? ludzie z grupy ryzyka ciągle są, powiedzmy, z tej starszej części populacji, przy czym grypa częściej niż koronawirus zabija ludzi młodych i dzieci. Koronawirus na razie bardzo mało zabił ludzi młodych i bardzo młodych. Koronawirus też wydaje się, że nie szkodzi kobietom w ciąży czy płodom, chociaż na ten temat jeszcze musimy odczekać, prawda, żeby się tego dowiedzieć. Grypa może wywoływać różne komplikacje, no i grypa też wywołuje śmiertelne komplikacje u pacjentów, którzy ją przeszli. Jakieś zapalenia płuc są bardzo często przyczyną śmierci ludzi, którzy przechodzili grypę. Więc one Pani się wydają doktor, podobne. mamy kolejne pytanie od pana Długiego. Witamy na naszym czacie. Czy możemy uodpornić się na wirusa albo na głupotę? Która odporność jest ważniejsza? To znaczy, ja myślę, że obie, prawda? Ale na wirusa już wiadomo, że możemy się odpornić. Ja dzisiaj słyszałam od kolegi z Niemiec, to są niestety jeszcze niepublikowane dane, ale mogę je pani dostarczyć, jak się pojawi w druku publikacja, że 14% populacji niemieckiej już jest odporna na koronawirusa. Więc No proszę. tą odporność na wirusa się nabywa, oczywiście. W Bazylei, w Szwajcarii, jest jeden profesor, który stosuje osocze ludzi, którzy się uodpornili na wirusa, jako lek dla ludzi w ciężkim stanie. Więc ta odporność się pojawia, ona się pojawia po przebyciu choroby, nawet u ludzi, którzy nie przechorowali. Jeżeli chodzi o odporność na głupotę, to przypuszczam, że definicja głupoty też się może różnić i nie wiem, czy da się ją testami laboratoryjnymi wykrywać. Może przy obecnym stanie sztucznej inteligencji jakoś dałoby się to zbadać, ale to już nie jest moja dziedzina, prawda? Rozumiem. I w ten sposób chciałam przejść również do testów na koronawirusa i na lek. No, chciałam też zapytać panią, czy są już leki, szczepionki
Już Pani o jednym leku powiedziała, leczenie surowicą, leczenie osoczem krwi człowieka, który ma te przeciwciała. I myślę, że w Polsce ten typ leczenia mógłby zostać spopularyzowany, bo mamy bardzo dobrze zorganizowane stacje krwiodawstwa. Jest to dość popularne w Polsce, żeby oddawać krew i myślę, że jeśli będą już dostępne takie testy, to będzie to bardzo dobra rzecz u nas w Polsce, jeśli chodzi o leczenie koronawirusa. Ale proszę nam powiedzieć, jak wygląda badanie testami w Szwajcarii? Czy one są dostępne? W ogóle system testów, jakie są testy? Jakie to ma znaczenie? To znaczy, w Szwajcarii tych testów jest dużo więcej niż na przykład w Polsce. I to jest jeden z krajów, który testuje najwięcej osób na, to są tam przeliczniki na 100 tysięcy, ale w Szwajcarii dziennie wykonuje się między 7 a 8 tysięcy testów. Czyli jest to całkiem spora liczba ludzi, przy czym tak naprawdę są to ludzie chorzy. To nie są ludzie, którzy idą sobie zrobić test, tylko to są ludzie, którzy jadą do szpitala z objawami ciężkimi koronawirusa i mówią, być może spotkałem kogoś, wróciłem z zagranicy, różne są powody. Jest klasyfikacja, jeżeli ktoś wpada w grupę ryzyka, to na pewno dostaje test. Jeżeli ktoś nie wpada w grupę ryzyka, bardzo często jest odsyłany do domu bez testu, z zaleceniem, jeżeli stan się pogorszy, proszę przyjść jeszcze raz. Czyli mimo tego, że tych testów jest dużo, są bardzo szybko wykonywane, bo u nas w ciągu 2 godzin, 3 godzin wynik już jest. U mnie na przykład w pracy testy są robione w ten sposób, że próbki krwi są przywożone czy dronem, czy taksówką. Testy krwi się robi i lekarze dostają odpowiedź mailem czy telefonicznie u pacjentów, którzy są na przykład w krytycznym stanie, czy bardzo ważna jest odpowiedź. A więc można to się to komercyjnie tak? wykonać test? Czyli w teorii można. W teorii można, ale to nie jest takie proste. To znaczy niektóre, to znaczy przychodnie zdrowia dostały możliwość. Są takie przychodnie, które to robią, to około 200 franków kosztuje i przeważnie trzeba to pokryć z własnej kieszeni. Ale ja znam historię ludzi, którzy jeździli od miejsca do miejsca po to, żeby zrobić sobie test, więc przypuszczam, to zależy od tego, do której przychodni się pójdzie. Bo na pewno są takie przychodnie, ale nie jest to zjawisko dostępne wszędzie. A testy na przeciwciała, czyli dla tych ludzi, którzy właśnie już nabyli tę odporność i mogą wrócić i do życia społecznego bez żadnych obaw dla siebie i dla innych. Czy takie więc testy wiadomo, też tak, więc. Oficjalnie ten test istnieje, ale jest jeszcze niewyprodukowany w takiej ilości, żeby go po prostu na rynek wypuścić. To znaczy te testy są wykonywane, są jakieś badania w szpitalach, też badania naukowe używając tego testu, ale na razie nie mogłabym sobie zrobić. Po prostu tych testów jeszcze nie ma tyle, żeby udostępnić ludziom. Drugą rzeczą są te testy z Chin. Ja wiem, że w Polsce, bo Polacy bardzo lubią wyszukiwać w internecie różne nowości, kupować i tak dalej. Są testy z Chin, przy czym tam jest problem taki, że one mają sprawność, wiarygodność między 20 a 30%. Czyli to jest strasznie mała wiarygodność i zrobienie sobie takiego testu, ono przynosi więcej szkody niż pożytku, bo szansa, że wynik jest poprawny, nieważne w którą stronę, jest bardzo mała. Czyli kierując się informacją, która tak najprawdopodobniej nie jest prawdziwa, można sobie komuś krzywdę zrobić, prawda? A kolejne pytanie, jeśli chodzi o szczepionki. Czy już te szczepionki są wymyślone, czy one są w produkcji? Bo często w różnych programach telewizyjnych są różne informacje. Są, nie są? Wiadomo, że pomysłów na szczepionkę jest bardzo dużo i dużo szczepionek już jest. Czasopismo Nature wczoraj wypuściło artykuł, w którym szacują liczby szczepionek już działających gdzieś tam w świecie nauki, będących w testach, i to jest około 150, w sumie około 150 szczepionek, które ma duże szanse dostać się na rynek. To jest właśnie wykres tej publikacji, no i tu można popatrzeć, w których krajach, w których częściach świata te szczepionki się produkuje, jak dużo ich jest. I teraz w Szwajcarii wiem o kilku szczepionkach, które zostały zrobione, i jest jeden profesor w Bazylei, który jest tak przekonany o swojej szczepionce, że będzie działać, że ją sobie sam i swojej żonie wstrzyknął, żeby ominąć różne obostrzenia,
testów klinicznych. I teraz Szwajcaria czeka na to, czy za tydzień się okaże, że szczepionka zadziałała, czy nie. Na razie profesor się czuje dobrze i nie ma żadnych skutków ubocznych, ale oprócz tego jest paru kandydatów bardzo mocnych do tego, żeby działały jako szczepionki. Przy czym próby kliniczne i sam proces dopuszczenia szczepionki na rynek potrwa parę miesięcy. W takim optymistycznym scenariuszu jest to troszkę mniej niż rok, zanim się No szczepionki właśnie, pojawią. bo na początku naszego czata zadałam pytanie pani doktor, jak się to zacznie i jak się to skończy. I w tej chwili i nie odpowiedziała mi pani na to, jak się to skończy. I teraz, jak już mamy omówiony temat dotyczący szczepionek, czyli szczepionki są wymyślone, do parę miesięcy mogą być wyprodukowane. Czyli mamy tak, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Proszę powiedzieć, jak pani to przewiduje? Jak pani To myśli, że znaczy, się to skończy? Będą szczepionki, będzie zmiana pory roku? Jak to? ja myślę, że nad szczepionkami zaczęto już pracować w styczniu. W styczniu, w lutym już były dobre pomysły, jak te szczepionki produkować, szczególnie w Azji, ale oczywiście naukowcy tutaj, znając pomysły tamtych, znając genom tego wirusa, też już zaczęli myśleć nad projektami. Więc ja myślę, że przed końcem tego roku szczepionki będą już na. No już będą w aptekach, będą na rynku. Teraz scenariuszy co do tego, jak to się skończy, jest kilka, bo my tutaj mówimy głównie o półkuli północnej, prawda? U nas się teraz robi lato, najprawdopodobniej ludzie przestaną chorować z takich naturalnych powodów, typu więcej słońca, wyższa odporność, ludzie może więcej się ruszają, bo wychodzą na dwór przy ładnej pogodzie i tak dalej. Przy okazji wirus jest naturalnie zabijany przez promienie słoneczne na zewnątrz, czyli teoretycznie zmniejszają się trochę szanse zarażenia się wirusem na zewnątrz. Ale może tak być, że przyjdzie druga fala tego wirusa na jesień, przy czym jeżeli teraz całkiem spora populacja europejska przeszła już tego wirusa i nabyła odporność, to ta fala jesienna nie powinna być aż taka straszna. To są przewidywania co do półkuli północnej, co do półkuli południowej, która właśnie wchodzi w jesień i zimę. Te przewidywania mogą być inne, gorsze, ale właśnie jeżeli popatrzymy na to, że jest szansa, że pojawi się szczepionka i może wcześniej leki, które tak naprawdę już istnieją, tylko są teraz testowane na akurat koronawirusa, bo jest parę leków, które działają na inne choroby. Jeżeli te leki faktycznie potwierdzi się, że one faktycznie leczą, no to myślę, że nie będzie to tak źle wyglądało i ta jesienna fala koronawirusa na północnej półkuli nie dotknie nas tak bardzo jak obecnie. Mam jeszcze takie przyziemne pytanie, jeszcze od jednego słuchacza. Myjnia samochodowa, bo przecież jak się myje samochód, jest woda, są krople i jak ludzie oddychają, czy to zwiększa zagrożenie zarażeniem się wirusa przy takiej wilgotności na przykład w powietrzu? Jeżeli to jest myjnia, która. Akuwogodowy, tak. To znaczy, jeżeli używa się detergentu, to ten wirus się rozpada. To znaczy, jeżeli tam są jakiekolwiek substancje typu mydło, płyny, proszki do prania i tak dalej, mówię podobne substancje do tego, ja powiem, że ja nie wiem, jak działa myjnia samochodowa taka, bo myjni jest dużo różnych, więc jeżeli ktoś używa tych z płynem, to wirus oczywiście zostaje tam zniszczony. Reaguje na to w ten sposób. Wirus się rozpada, tak jak od mydła. A proszę nam jeszcze powiedzieć, co ze zwierzętami, bo niedawno usłyszeliśmy informację, że w Nowym Jorku tygrys jest zarażony, inne zwierzęta mają i wykonane testy, jest potwierdzona obecność koronawirusa i objawy, takie jak ma człowiek. Jak tutaj to, jakie to To znaczy zagrożenie jest dla nas stwarza? tak, o tym, że wirus się na przykład przenosi na psy, to już wiadomo było od tam chyba stycznia czy lutego, chyba z Singapuru czy z Tajlandii były pierwsze doniesienia, to już nie wiem. I o tym, że ten wirus jest w stanie zarazić zwierzęta domowe, wiadomo. Na razie nie obserwuje się zjawiska odwrotnego, żeby ludzie się zarażali od zwierząt domowych, a przynajmniej nie jest to zjawisko jakieś takie bardzo, jak to powiedzieć, bardzo mocne. Weterynarze raczej apelują do tego, żeby nie panikować tutaj, bo pojawiły się głosy, żeby pousypiać zwierzęta, ludzie porzucali zwierzęta na ulicach. Uważa się, że to nie jest problem. To znaczy wiadomo, że niektóre zwierzęta są w stanie się od nas zarazić,
ale raczej nie powinniśmy się obawiać, że one w jakiś sposób przyspieszą epidemię czy zwiększą ilość ciężkich przypadków czy śmierci. Chciałam jeszcze Panią zapytać, bo w Szwajcarii jest ogłoszony stan klęski żywiołowej czy stan To się wyjątkowy? nazywa stan wyjątkowy. I to jest stan. I no właśnie, na czym to polega? I wiem, że wojsko też bierze udział w tej całej akcji. W jaki sposób jest to zorganizowane? To jest stan, w którym w sumie rząd może powiedzieć, co chce, może zarządzić niekonstytucyjne przepisy. I oczywiście na ten temat też się mocno dyskutuje, bo tutaj nikt się nie spodziewał, prawda, pandemii. To jest coś, co No było, tak. no, więc na Zaskoczeniem przykład, dla wszystkich. tak, I dla więc na zwykłych przykład, ludzi, i dla rządów. dokładnie, dokładnie. Więc w tym momencie wiadomo, że niektóre nasze prawa są po prostu łamane, na przykład wolność zgromadzeń, prawda? Nie wolno się spotykać, policja może wejść do prywatnego domu i no, imprezę zakończyć i wstawić mandaty. Więc różne takie sytuacje się teraz pojawiają, przy czym to jest bardzo duże zrozumienie do tego, że to może mieć sens i rząd wie, co robi. Wojsko jest używane do pomocy, bardzo dużo pomocy od wojska uzyskują szpitale, szpitale polowe. Wojsko jest bardzo dobrze wyposażone w Szwajcarii, na przykład w karetki, czy ma przeszkolony personel sanitarny, respiratory i różne maszyny takie biomedyczne. I wojsko po prostu buduje przenośne szpitale i zajmuje się logistyką, dostarczaniem sprzętu, materiałów ochrony osobistej i generalnie wojsko odciąża szpitale i służbę zdrowia po to, żeby służba zdrowia mogła robić to, co zawsze, a wojsko zajmuje się całą resztą. Czyli lekarz Przewożeniem lekarzem, pacjentów. pielęgniarka zabiegami różnymi medycznymi, a wojsko wykonuje całą tą logistyczną pracę. No to bardzo fajnie. Myślę, że u nas by też można było to wykorzystać. I teraz chciałam to wszystko podsumować. Chciałam się Panią zapytać, jak wygląda w Szwajcarii dyskusja medialna, dyskusja publiczna na temat tego, czy zatrzymywanie całej gospodarki po to, żeby walczyć z koronawirusem, który de facto jest dla nas zaskoczeniem, ale też takim troszkę nierozpoznanym zagrożeniem, czy takie zatrzymywanie gospodarki jest etyczne? Bo będzie to niosło ogromne straty, ogromne zagrożenie dla pozostałych ludzi, którzy dalej żyją, dalej chorują. I właśnie, czy jak się na ten temat wypowiadają ludzie w dyskusji publicznej? W dyskusji publicznej jest takie ogromne oczekiwanie tego, żeby rząd poluźnił te przepisy. Dzisiaj zostało ogłoszone, czy wczoraj zostało ogłoszone, że te bardzo mocne obostrzenia zostaną zatrzymane do końca kwietnia, ale wszyscy liczą na to, że pojedyncze przepisy zaczną być wycofywane. To znaczy, ludzie tutaj są bardzo świadomi tego, że każdy następny tydzień powoduje jeszcze większe szkody niż ten tydzień poprzedni. To jest taki nakładający się efekt. I są ludzie bardzo skrajni, którzy uważają, że należy celowo zakazić całą populację, żebyśmy jak najszybciej przechorowali, odizolować seniorów i osoby z grupy ryzyka i powiedzmy za 1,5 miesiąca cała Szwajcaria jest odporna. Są ludzie, którzy uważają, a co mnie to tam obchodzi, że te paręset osób z grupy ryzyka sobie umrze, to i tak jest nieistotne, ale tak naprawdę wszyscy dobrze wiedzą, że ten stan wyjątkowy bardzo szkodzi i to z każdym dniem ta szkoda jest większa. Więc oczekiwania są bardzo duże na to, żeby to zakończyć, tym bardziej, że w Szwajcarii uzyskaliśmy już tą stabilność, to znaczy codziennie nie przybywa zachorowań więcej niż dzień poprzedni. To znaczy ta krzywa epidemiczna się wypłaszczyła, przynajmniej jak na razie. I wszyscy liczą na to, że do końca kwietnia rząd podejmie środki na to, do tego, żeby Wrócić do pomalutku, normalnego życia, tak? tak, A żeby dzieci do szkoły puścić. No. właśnie, czy zamykanie szkół, czy już są jakieś badania naukowe, czy te stosowanie izolacji takiej społecznej przynosi efekty? Jest bardzo dużo dowodów na to, że ten dystans społeczny, ta izolacja społeczna, czyli tak zwany social distancing, działa. Wiadomo, że mycie rąk jest bardzo ważną sprawą.
co No do właśnie, gdyby zatrzymania. nam Pani poradziła, za niedługo wszyscy będziemy wracać do nowego, normalnego życia. Mówię nowego, bo ono będzie inne niż do tej pory. Jakie rady, takie krótkie rady dla nas wszystkich, co ma sens i jak mamy bezpiecznie wracać do życia? Na pewno ma sens dbać o siebie i o swoich bliskich, czy nawet powiedzmy sąsiadów, czy ludzi z naszego lokalnego środowiska. Należy dbać o higienę osobistą, należy dobrze się odżywiać, starać się ruszać, prawda, żeby swoją odporność wzmocnić, żeby jednak nie zachorować. Ten dystans społeczny najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze przez jakiś czas utrzymać, żeby poczekać, aż ten wirus sobie przejdzie. Ale jaki dystans społeczny? Jeśli zaczną dzieci chodzić do szkół, czyli dystans ten taki, te 2 metry między dwoma osobami, To znaczy, czy. na przykład, ja nie wiem, to znaczy, to trzeba się zastanowić, w jaki sposób praktycznie można do tego podejść. Powinno się zwiększyć powierzchnie, na których ludzie przebywają, tak żeby dystans między ludźmi był jak największy, żeby w małych, niewentylowanych pomieszczeniach nie przebywać, żeby w biurach ludzie byli tak rozmieszczeni, żeby jeżeli ktoś jest przeziębiony, czy ma koronawirusa, żeby nie zakażał tych innych. Należy na pewno wzmocnić taką dyscyplinę sanitarną i to i w sklepach, i w przychodniach, i w zakładach pracy, i u siebie w domu, prawda? Nauczyć Czyli się. raczej do mniejszego sklepiku pójść niż do Na galerii przykład, handlowej. czy wręcz kupować rzeczy na straganach, na otwartym powietrzu, prawda? Żeby jednak unikać tych miejsc, gdzie tłumy się gromadzą i nikt tam nie sprząta. No i częściej sprzątać, bardziej doceniać pracę takiego personelu pomocniczego, sprzątaczek, pielęgniarek. Tak naprawdę od ich pracy zależy bardzo dużo naszego zdrowia, naszego życia. Mam jeszcze takie pytanie od Twitterowca, czy jechanie samochodem jako kierowca, sam kierowca w całym samochodzie, w maseczce i w rękawiczkach ma sens? Nie, nie ma sensu we Bo własnym bardzo samochodzie. No często widzimy na ulicy. chyba, że to, czy samochodem jechał ktoś inny, kto był chory wcześniej, zanim zdezynfekujemy samochód. Tak, nie ma Chyba. to najmniejszego sensu. No chyba, że są takie przepisy, to w tym momencie być może uchronią nas przed mandatem, ale sensu nie ma to z punktu widzenia mikrobiologicznego żadnego. Czyli presja społeczna w Szwajcarii jest taka, żeby wracać do normalnego życia i żeby wspiera się biznes, wspiera się ludzi dotknięci. Wszyscy jesteśmy dotknięci konsekwencjami tego kryzysu. W jaki sposób właśnie w Szwajcarii wspiera się? W Rząd Szwajcarii, wspiera ludzi. to znaczy rząd wspiera ludzi w ten sposób, że przeznaczył całkiem sporą kwotę pieniężną na kredyty nieoprocentowane. Te kredyty są przeznaczone tylko i wyłącznie na wypłatę pensji. To ma uchronić pracowników przed tym, żeby nie byli zwolnieni z powodu kryzysu. Oczywiście, jeżeli te kredyty zostaną użyte do innych celów, czy w jakiś sposób źle wykorzystane, to będą konsekwencje prawne. Z drugiej strony rząd spodziewa się tego, że część tych pieniędzy przepadnie i nie zostaną spłacone te kredyty, ale uważają, że ciągle jest to potrzebne. Inną rzeczą jest u nas ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie socjalne daje taką możliwość, to się nazywa Kurzarbeit po niemiecku, czyli zakład pracy się zgadza na to, że pracujemy tylko na 50%, dostajemy tylko 50% pensji od pracodawcy, a 80% pozostałej pensji, czyli tej drugiej 50%, wypłaca nam to ubezpieczenie przez ten krótki stan tego kryzysu. Czyli w sumie oficjalnie pracuje się na 50%, a dostaje się 90% pensji. Tylko to są rozwiązania takie krótkotrwałe, ale jest bardzo duża solidarność wśród ludzi. Na przykład nasi sąsiedzi specjalnie kupują w restauracji obiad online. O 10 rano pojawia się karta dań i można zadzwonić do restauracji i po prostu podjechać rowerem i odebrać obiad. To są ludzie, którzy do tych restauracji normalnie nie chodzą, ale uważają, że z powodów takich solidarnościowych powinni coś takiego robić. Ludzie kupują kwiaty przez internet, ludzie kupują warzywa bezpośrednio u producentów, czyli u farmerów tutaj.
w ten sposób, że na przykład pan elektrycznym wózkiem potem przywozi tam cukinie, buraczki, coś tam jeszcze. Więc ludzie się starają, mimo tego, że nie potrzebują niektórych rzeczy, starają się jednak lokalnie nawzajem wspierać, właśnie po to, żeby nie zostawić nikogo samego, bo wszyscy nawzajem od siebie zależymy, prawda? Więc taka świadomość społeczna jest bardzo mocną cechą Szwajcarów. To myślę, że u nas w Polsce też jest pewna taka solidarność społeczna. Ludzie chcą sobie pomagać i pomagają sobie, ale ja myślę, że ten powrót do normalności, powrót do pracy jest bardzo ważny. I pani nam to, myślę, że naświetliła w taki sposób całą tę sytuację z koronawirusem, że są już szczepionki, które niebawem będą na rynku. Które pomogą w walce z tym koronawirusem, możemy bezpiecznie, w bezpieczny sposób starać się jak najszybciej wracać do pracy, czyli higiena osobista i dystans między ludźmi, unikanie dużych zgromadzeń i w ten sposób możemy wracać do normalności. Tak jak nam pani tutaj potwierdziła, że nauka to wszystko również potwierdza. Oczywiście, no, ta sensownie przeprowadzona izolacja społeczna w Szwajcarii pokazała, że po 3-4 tygodniach tak naprawdę już jesteśmy w bardzo stabilnej sytuacji, prawda? Czyli wygląda na to, że już jesteśmy na prostej do tego, żeby zakończyć ten kryzys. I ja myślę, że to już naprawdę niedługo będzie dużo, dużo lepiej. Tylko musimy wyciągnąć wnioski, co należy poprawić, w jaki sposób się zrestrukturyzować, co powinniśmy docenić, prawda, czego może wcześniej żeśmy nie widzieli. I na pewno niedługo znowu będzie dobrze i będziemy wszyscy musieli zapracować z powrotem na to, żeby dojść do stanu, jaki był przed epidemią. Ja myślę, że nie tak od razu chyba do tego stanu dojdziemy, ale Nie, ale ważne, żeby będzie. jak najszybciej do tego wracać w sposób bezpieczny, jaki nam tu pani przedstawiła. I chciałam bardzo podziękować, że poświęciła nam pani czas, poinformowała nas pani. Myślę, że ten wywiad wielu ludziom posłuży do tego, żeby spokojnie wrócić do normalnego życia, zachowując wszystkie środki ostrożności, jakie nauka zbadała i jakie są skuteczne. Pani doktor, bardzo dziękuję za Dziękuję naszą również dyskusję. i dużo zdrowia Dziękuję. życzę wszystkim. Dziękuję i wzajemnie. Dużo zdrowia również dla wszystkich, którzy nas oglądają i oglądać będą. Ja jeszcze Dziękujemy widzę jedno bardzo. pytanie na Aha, czacie. Czy tak. należy mieć zakupy przeniesione ze sklepu? No właśnie. Tak, powinno się myć. W jaki Może, sposób? to znaczy tak jak zawsze, prawda? Owoce ciepłą wodą, nie używać detergentów. Starać się nie kupować rzeczy, które mają bardzo dużo różnych opakowań, które mogą pochłaniać wilgoć. Czyli zwykłe, proste rzeczy kupować i normalnie wodą umyć. I najlepiej świeże, prawda, rzeczy niejakie. Tak. Po prostu Nie umyć, ale rozsądnie, prawda? Nie dezynfekować, tylko rozsądnie umyć, mięso gotować i tak dalej. Dobra, to jeszcze raz dziękuję Dziękuję i bardzo. dużo zdrówka i do widzenia. Do widzenia.